Witam serdecznie. Dziś zrobimy sobie bardzo prosty i pyszny dżem morelowy. Sprawa jest banalnie prosta. Potrzebujemy, u mnie jest 1,5 kg moreli. Morele musimy przekroić na połowę, wyciągnąć pestkę. Można jeszcze je raz na połowę, o, kroimy. Muszą być oby umyte ze skórki. Ja akurat nie obieram. Nie ma sensu moim zdaniem. I na takie ćwiartki kroimy i wrzucamy do garnka. To ja obieram skórki, ale to nie mam kulek. Ty obierasz ze skórki? No. Ja obieram. Ja będę obierał tak. Nie, tata poprzekrawa je, to jest tak szybciutko, wiesz. No i teraz na 1,5 kg moreli dodaję szklankę cukru. Szklanka 250. No i następnie musimy te morele wymieszać z tym cukrem. Ok, tak wystarczy. Jeszcze jeden składnik dodam i zaraz będziemy to gotowali na kuchence. No i dodaję tutaj jeszcze sok z połowy wyciśniętej cytryny. No i cytryna dodana, teraz idziemy na kuchenkę i będziemy to smażyli. No i zobaczcie, tak to u mnie wygląda. One już tutaj puszczają dużo wody. To bardzo szybki jest proces, jak one zaczną puszczać wodę, także ze spokojem to wam się akurat nie przypali jakoś szybko. Ale raz po raz trzeba mieszać. U mnie zobaczcie, jest to na najmniejszym palniku. Naprawdę mały płomień. No i tak to będę gotował jeszcze. No zobaczycie, aż to się wszystko nie rozpadnie po prostu. Także dalej gotuję. No i zobaczcie. Taka jest konsystencja tego dżemu. Naprawdę nie ma co się martwić za dużo, żeby się przypali. No fajny owoc, bo nie przypala się za bardzo. Tak wiecie, raz po raz podchodzę, mieszam i wszystko jest ok. Tutaj mam próbę, już zrobiłem tego dżemu sobie. Włożyłem sobie do lodówki. Zobaczcie, tak wygląda ten dżem. Jest przepyszny. Ten jeszcze będzie bardziej gęsty niż ten, bo ten już tam w tej lodówce leżał z 15 minut. Tu już jest taka gęstość, że naprawdę pięknie nam zastygnie, bez żadnych żelfiksów, bez niczego. No zobaczcie, fajnie ten dżem wygląda. Jest bardzo dobry. Teraz tutaj przestawię trochę kamerę. No i tu już taki standard. Garnek przekładam tutaj obok. Wszystko bardzo gorące. No i mam tutaj różne słoiczki fajne. I od razu dżem wprost do słoiczków. Ja go nie blendowałem, nic. Te skórki się rozleciały, owoce się rozleciały. Od razu dżem złocisty, piękny nakładam. Słoiczki wyparzone, wieczka wyparzone. Sami widzicie, że taki dżem zrobić to jest prosta sprawa. Tu jeszcze mi zostały te fajne takie słoiczki, które sobie ostatnio kupiłem. Też sobie zrobię w nich ten dżem. Ok, zakręcam. I taki słoik ustawiam tutaj. No i jak wiecie, jak oglądacie moje filmy, idzie na to kąpielowy ręcznik. Przykrywam i tak zostawiam. One się pięknie zaciągają, te słoiki zawsze. I nie trzeba nic pasteryzować, nie trzeba więcej energii w to wkładać. Piękne te słoiczki są. Normalnie cudo, co nie? Tu macie ten morelowy. A tu zobaczcie, od wczoraj mam tutaj porzeczkowy. Zobaczcie, to świetnie wygląda. Bajera, co nie? To jest normalnie, się oko cieszy. Ja was serdecznie, słuchajcie, pozdrawiam. Kończę już, bo już się robi godzina 7. Kończę już dzisiaj z tym gotowaniem. Coraz więcej będzie przetworów teraz na moim kanale. Trochę wrzucam powtórek, żebyście po prostu sobie albo przypomnieli, albo też dla nowych widzów po prostu pokazuję przepisy zeszłoroczne, takie naprawdę najlepsze, takie debeściarskie, które super wychodziły. Wszystkie dobre są, ale
te najlepsze powtarzam w tygodniu, a w weekend będą po prostu nowości. No i tą jedną z nowości jest właśnie ten tutaj piękny dżem. Dżem morelowy. Pozdrawiam i do zobaczenia!